Przegląd złożył wizytę w jednym ze studiów dyrekcji nagrań muzycznych na Woronicza. Mówi redaktor Jolanta Roztworowska. W studiu S2, przeznaczonym głównie do nagrywania muzyki poważnej, przedstawicieli telewizji. Rzadko dosyć Państwo gościcie, ale tym niemniej bardzo, bardzo nam miło. Właśnie byliśmy świadkami przed chwilą, a właściwie jesteśmy świadkami nagrania znakomitych pieśni Karola Szymanowskiego w najmniej znakomitym wykonaniu pani Elżbiety Towarnickiej, sopran, artystki krakowskiej, której towarzyszy na fortepianie pani Maria Rydzewska, również z Krakowa. Głównym trzonem naszej działalności są nagrania dokonywane dla potrzeb antenowych. Ale nie tylko, bo również dyrekcja nagrań muzycznych dokumentuje życie muzyczne w całym kraju, to znaczy rejestrujemy koncerty symfoniczne, rejestrujemy festiwale muzyczne i od czasu do czasu również robimy nagrania dzieł operowych. Jest to bardzo ważny moment, dlatego że jest to uchwycenie na żywo jakiegoś wydarzenia, które w gruncie rzeczy jest ulotne, a czasami bardzo, bardzo wspaniałe.